Ekonomia, kapitał, gospodarka. Policyjna autorewolucja. Przeczytałem dzisiaj. Lepiej wynająć niż kupić 10 tysięcy radiowozów, które zastąpią wysłużone modele Kia, uznała polska policja. Operacja kosztowałaby około 160 milionów złotych rocznie, zamiast jednorazowego wydatku sięgającego 600 milionów. Pomysł na nową flotę aut oznakowanych i części tych bez oznaczeń jest koniecznością, gdyż ostatnie duże zakupy to kontrakt z 2007 roku. Pracujemy nad analizą wynajmu, tak mówi zastępca komendanta głównego policji odpowiedzialny za logistykę. Taka zmiana oznaczałaby rewolucję poprzez zmniejszenie na przykład kosztów stałych związanych z funkcjonowaniem sieci własnych warsztatów. Dobre? Genialne. Znaczy mogę powiedzieć tylko, że genialny jestem zbudowany, że ktoś idzie w tą stronę, bo administracja zawsze miała tendencję do tego, żeby zrobić przetarg, wybrać najtańszego, ale kupić. Ale będzie przetarg na to, kto wynajmie. I zapomnieć. Oczywiście, że tak, ale sama koncepcja, intelektualnie wszystkie firmy większe już dawno outsourcują większość funkcji, które nie są ich podstawowymi funkcjami. Podstawową funkcją policji nie jest posiadanie warsztatów i naprawianie i utrzymywanie gigantycznej floty, tylko zapewnienie sobie wynajmu, który powoduje, że po 3-4 latach można wynająć coraz to nowszy samochód, czyli de facto następuje automatyczna rotacja, że jeśli ten samochód się uszkodzi, to ktoś inny go naprawia. No tak jak robią największe firmy posiadające floty samochodów. Powiem więcej, wiele armii krajów NATO nie posiada własnych helikopterów czy własnych czołgów, tylko leasinguje je razem z dostępnością. Był zresztą jeden z projektów... A potem taki czołg można sobie odkupić? Można. Mogę panu podesłać linka, ale... Ma pan już? No, oczywiście, dwa w ogrodzie. No tam, gdzie te kwiatki zbieram. Dobra. Ale na przykład chyba armia hiszpańska i przeprowadziła przetarg razem ze strażą pożarną i z policją na dostępność helikopterów, czyli to oznacza też wszystkie te bojowe helikoptery, czy używane przez te służby ratunkowo, tam śledcze, pościgowe, po prostu wynajmują gotowy samolot i płacą za godzinę jego lotu, plus za fakt, że on jest do dyspozycji. I to wychodzi znacznie, znacznie taniej, bo te firmy umieją to robić lepiej i wszystkim wiedzą, co z tym majątkiem potem zrobić. Uważam, że jest super pomysł. Trzeba policzyć, bo no jednak to jest ogromna rzesza policjantów, samochodów. To nie jest jedna niewielka firma. W związku z tym wydaje mi się, żeby potem ta biurokracja i koszty, które się w międzyczasie pojawią pośrednika, nie były droższe niż to, co teraz. No trudno im powiedzieć. Policzyć. Trzeba policzyć. Tak. Policzyć.